Österreich. Mit der Fahne Österreich, hier kommt Louis Laubner vom VfL Königsthal. Ein Riesenjubel auch für die nächste Nation. Einen Athleten hat er am Start, deswegen brauchen sie vor allem unsere Hilfe. Niklas Klose von der DSG Rodewitz startet für Bulgarien. Herzlich willkommen! Lia Böhme von etwa Blau-Weiß, Rittersbach, 9 Jahre jung, hat ebenfalls die Königin dabei und hast du jetzt den Hang runtergefahren. Hier kommt Tschechien! Komm hier! Und wir bleiben noch ein bisschen im Osten. Noch eine junge Dame, die sich anschickt, bei uns zu sein. Nele Eisold heißt sie vom SC Solan. Sie startet für Island! Moritz Autenhofer von der WSV Grüner ist der Nächste, der hier den Auslauf runter draußen wieder von hier kommt mit einer Schießfunktion. Vor allem raus, hier kommt Finnland! Die nächste Nation steht für die Lamy-Stabil dieser Wales. Hier kommt Ole Teppich von der DSG Rodewitz für No to proszę Państwa, jak zawsze musiało coś się wydarzyć, jak zawsze jakiś problem, czyli tym razem po raz kolejny był niewłączony dźwięk, więc ja jeszcze raz w skrócie powiem to, co mówiłem. Dla tych, którzy nie oglądali kwalifikacji dzisiaj, niestety rywalizacja bez Janusza Wietrzybalkona, Polak jako jedyny z naszej grupki pięciu skoczków nie zakwalifikował się do drugiej serii, do zawodów, ale to nie znaczy, że nie będziemy mieli Polaka na wysokim miejscu, bo i Mikołaj Jarosław i przecież Wojciech Skupiec skoczył tutaj naprawdę bardzo dobrze, więc kto wie, czy oni godnie Janusza nie zastąpią. Na starcie nie 50, a 52 zawodników, to wynika z tego, że trzech zawodników było na miejscu 50, Manuel El Mariachi Gonza, Arne Karneral i Faik Juxel. To fajnie, będzie i Hiszpan, i Turek rywalizować o wysokie miejsce. Tymczasem, proszę Państwa, już pierwszy na rozbiegu Kobe Kobi, 98 metrów kwalifikacja, więc naprawdę świetna próba. No jeżeli to w zawodach powtórzy, to może być dzisiaj wysoko. I znowu będzie daleko. Czy 98? No krócej. Tym razem niestety krócej. 93,5, 122 to jest jego nota. I Kobe Kobi na miejscu pierwszym. Kaimo Ortensen. Tuńczyk walczy o to, żeby wystartować w drużynie. No. I dobry skok. To jest w okolicach tego, co skoczył Kobe Kobi. 94,5. Widzimy w kwalifikacjach Kobi skoczył znacznie lepiej. Teraz już niestety skok trochę spsuł. Czwarte miejsce Kobi w kwalifikacjach, a tutaj proszę bardzo. Znacznie słabiej, Kai Mortensen skacze lepiej. No w locie nie wyglądało to najlepiej. Lądowanie też dosyć twarde. Noty powinny być po 18. Tak, właśnie takie są Niemiec, nawet 17,5 pozostali zgodni. Bondewin Rajcigerwini. No niezbyt dobrze w kwalifikacjach. Jest jedynym Holendrem, który się zakwalifikował. Grejtce poległ. No ale o awans do drugiej serii będzie ciężko. 88,5 to jest skok za słaby. I raczej bez szans na to, żeby awansować. Mamy, widzimy możliwości techniczne Austriaków. A teraz pierwszy z naszych. Jan Majewski. Walczy o to, żeby znaleźć się w kadrze. Jan Majewski. Oto i on. O Janek, dawaj. Ruszył Jan Majewski. No i oby jak najdalej, panie Janie. Nisko. Niestety Jan Majewski leci. I bez rewelacji ten skok. 90,5 metra w kwalifikacjach skoczył dość podobnie.
No na zawody to już niestety jest za mało. W kwalifikacjach można było z tym skokiem liczyć na to, że się znajdzie w 50. Teraz to już wynik po prostu no, za krótki. I wydaje mi się, że Jan Majewski raczej do kadry się nie załapie, choć życzyłem mu oczywiście wszystkiego dobrego. Teraz Light Fettenson, on też walczy o miejsce w drużynie duńskiej. Trochę pasywnie, ale powinien być może nawet drugi, ja nawet pierwszy, proszę bardzo, 93 metry. A więc mamy dwóch Duńczyków na prowadzeniu. Fettenson zmienia Ortensena. Noty tutaj zagrałem przede wszystkim. Chociaż też... rewelacji w powietrzu nie było, no ale lądowanie było znacznie ładniejsze niż w przypadku Kaimo Ortensena. Ortensen tak klapnął nieładnie, no typu 18, natomiast Fettenson ma 19, Niemiec nawet 19,5. A proszę bardzo, jednak są egzekwo. Jednak egzekwo Ortensen i Fettenson. Po 123 ich nota, o jeden punkt za nimi Kobe, Jan Majewski 118,5, Rajcy Gielwini 112. Jansen Butansson. Nie jest to rycerz lata. Znacznie lepiej radzi sobie zimą. A mnie trochę dziwi, dlaczego do kadry fińskiej nie wrócił Jarko Kimsasenen, który przecież był tak dobrym zawodnikiem. Butansson skoczył tymczasem bardzo źle, 87 metrów, co potwierdza tylko i wyłącznie to, że latem to nie jest najlepszy wybór. I kto wie, czy przypadkiem właśnie trener Finów nie zdecyduje się na to, żeby może dać szansę tym młodym, niech Butansson sobie latem odpocznie. I tak latem on cudów żadnych nie zdziała. Kto wie, może to będzie dobre wyjście. Tymczasem Adamus Mikolajskiewiczius. Mam pracę, ja myślę, jest spokojne miejsca w ukraińskiej kadrze. No i dobra trajektoria lotu, możemy mieć zmianę lidera. Być może tak będzie. Jest, 94,5. Noty po 19,5. Mikolajskiewiczius. Dobra, obejmie prowadzenie. Nie jest to skok powalający na pewno, ale jest to odległość bardzo solidna i wydaje mi się, że na drugą serię to wystarczające. Mikolajskiewicz pierwszy, Ortensen Fettenson drugi, Kobi czwarty, Jan Majewski jest piąty i teraz Kauko Putansalu, tego zawodnika jak najbardziej widzę latem w drużynie fińskiej. Chociaż ten skok może nie być rewelacyjny, ale widzimy, powalczył o odległość. Ale bez rewelacji, 92,5. Piąta lokata, 121,5. To jest jego nota. Sędziowie, no tacy nie do końca pobłażliwi byli. Dał typu 19 i 18,5. Najwyżej Polak dał 19,5. Kauko Putansalu jest piąty. O 3 punkty wyprzedził Jana Majewskiego. I teraz Muche Harata, który oficjalnie był pierwszym zwycięzcą konkursu w roku ubiegłym latem. Choć wiemy, że przed nim... Aj, teraz Harata się kompromituje. Kompromituje się Harata. Nie walczył o odległość. 63,5. I z nim już tutaj możemy się żegnać. No, ale trochę wstyd, że tak skacze. Naprawdę słabiutko tutaj się spisuje. No i nie wiem, czy jest miejsce dla tego zawodnika w kadrze japońskiej. Tylko problem w tym, że poza Kobe Kobim, to tutaj nikt tu tych Japończyków nie skacze rewelacyjnie, a trzech trzeba wystawić. Harata żenująca była postawa jego. I teraz Jiga Nakota. No też myślę, że pewniak. Chociaż w sumie... w kadrze słoweńskiej trudno wskakać, wskazać tych dwóch, którzy będą skakać. Teraz Nakota skacze rewelacyjnie, 96,5, 131,5 i mamy nowego lidera. Polak 20. Nakota, bardzo dobra próba, świetnie. Dziwnie komentuje się zawody, kiedy nie ma Janusza Wietrzy Balkona. Za to widzimy, jak radzą sobie inni. Ci, z którymi Janusz będzie na pewno toczył boje latem, no bo nie sądzę, żeby
Ja bym skakał tak jak dzisiaj, po prostu przydarzyła się taka sytuacja. Giga Nakota tymczasem nowym liderem, 96,5 metra. O 4 punkty, czyli o 2 metry wyprzedził Adamusa Mikolajskiewiczusa. I tak też jest w notach. Przepraszam, w odległościach 96,5-94,5. Murat Brenner. No ciekawy mnie skok tego zawodnika. Wczoraj świetnie w drużynie. Kapitalny występ tego zawodnika. Bardzo spokojny był w locie wczoraj. No teraz też w locie spokojny, ale odległość nie aż tak dobra. 93,5 metra, piąta lokata, 122 to jest jego nota. I ciekawi mnie, na kogo tam postawią Szwajcarzy. Czy Murat Brenner, czy jednak Frigorifico? Brenner już swoje kiedyś skakał. Frigorifico też. A teraz Jaka Debilak? No ciekawa będzie kadra słoweńska. Oj, Debilak teraz trafił. Ale tutaj błąd w lot, no i zobaczmy. Upadek, niestety. Niestety, ten lot był taki szarpany u Debilaka. Coś tam popsuł. Podniósł się na szczęście, nic tam się nie stało wielkiego. Za chwileczkę zobaczymy, co tam wyszło u niego. Tu leciał dobrze, za chwileczkę za mocno rzucił się na tych nartach. O właśnie. Aj. Wielka szkoda. Jakoś Słoweńcy nie mają tutaj szczęścia. Widzimy tutaj z takim zażenowaniem spojrzał i sam się już położył. No i niestety nie będzie dwóch Słoweńców na prowadzeniu. Jaka Debilak upadł. Też nie jest jakoś takie te Debilakowi, te Willach przyjazne. Immanuel El Mariachi Gonza, rzutem na taśmę z 52 miejsca. A może awans w zawodach? No życzę mu tego z całego serca. Hiszpan walczy odległość, dawaj Immanuel El Mariachi. Oj, no nie. No nie. 81 metrów. On już też ma za sobą starty w Mediamondzie i w barwach Andory i w barwach Hiszpanii. No i coś mi mówi, że tutaj to on będzie reprezentował Hiszpanów, nie Angel Sparisa. Zobaczymy teraz Frigorifico. No za niecałe 2 godziny pewnie już będziemy wszystko wiedzieli. Frigorifico. Teraz musi starać się skoczyć dalej niż Murat Brenner. No i chyba mu się to udało. Stylowo na pewno słabiej niż Brenner. 94 metry, 123. To będzie na pewno egzekwo z kimś nota. Tak, razem z Kai Mortensenem i Leighton Pettersonem, czyli czerwone, czyli biały krzyż na czerwonym tle na miejscu trzecim. Brennerowi tylko zabrakło do tego jednego punktu, a byłby komplet wtedy. Wciąż Nakota prowadzi. Mikolajskiewiczus drugi. My na kolejnego Polaka jeszcze poczekamy. 8 skoków to będzie Wojciech Skupień. A teraz Mariusz Kamieniuk i Anton Oleszkiewicz, czyli dwóch Ukraińców. I Kamieniuk naprawdę prezentuje tutaj stabilną formę. Nie schodzi poniżej pewnego poziomu, koło 95 metra ląduje. I teraz też wydaje mi się, że tak będzie. Tak, oj, daleko, ponad 95 nawet. Nie, równiutko 95. No więc widzimy, jak mówiłem, poniżej pewnego poziomu Kamieniuk nie schodzi. Bardzo dobra próba. I ta z taką formą latem naprawdę może się kręcić około 15 miejsca ogólnej klasyfikacji. Brawo. Brawo Mariusz Kamieniuk. Ukraińcy w ogóle wrócili jakby odmienieni. Nawet samo Akumo się zakwalifikował do zawodów. A Kamieniuk w bardzo ładnym stylu też to zrobił. 127,5. I Mikolajskiewiczus i Kamieniuk na drugim miejscu, więc proszę Państwa, te moje ulubione koalicje znowu się tworzą. Koalicja ukraińska kontra koalicja białych krzyży na czerwonym tle. Czy do kogo dołączy Anton Oleszkiewicz? Myślę, że będzie docelował swoich kolegów, chociaż będzie ciężko. No niestety, tym razem skok Oleszkiewicza słabszy.
90 metrów, to jest 11 lokata. Wydaje mi się, że to nie będzie wynik, którym pozwoli na awans do drugiej serii. Ale jak na drużynówkę, wydaje mi się, że to jest zawodnik dosyć stabilny. Więc w czołówce znowu zawodnicy ex aequo. Na drugim dwóch zawodników, na czwartym trzech i na siódmym dwóch. Jan Majewski jest na 16 zawodników dziesiąty. No, bądźmy szczerzy, awansu tutaj nie będzie. Teraz Matthew Mirror Młynowy. Powrót tego zawodnika, w jakim stylu się zaprezentuje Młynowy. Walczy o kadrę. Czy mu się to uda? No, skok poprawny, około 94 metrów, 94 dokładnie, 125. Nie jest to wynik, który nas na pewno porwie, ale to jest stabilny skok. No i jeśli Matthew Mirror-Młynowy cały czas miałby na takim poziomie skakać, to nie byłoby źle. Pamiętamy go przecież z tych bardzo niestabilnych skoków. A teraz już Huber Bujner, już puszczony Bujner, więc kolejny z Austriaków. No i tutaj ma ogląd na to, co skoczył Młynowy. Gdzie doleci Bujner? No, znacznie krócej. Znacznie krócej Huber Bujner, 89,5. 13 lokata, 115,5. I on tutaj w zawodach raczej się nie pojawi w drugiej serii. Ale jeszcze dwóch zawodników. No i będziemy już odliczać, kto w drugiej serii jest. Najbliżej tego jest Giga Nakota, 131,5. No i on, myślę, że jest pewniakiem do awansu, to nie ma wątpliwości żadnej. I teraz Genghis Musashimaru. Ależ wysoko wyszedł w górę Musashimaru. I dobry skok, brawo! No, znakomicie, 94,5. Ale jest zadowolony Musashimaru z siebie. A więc to oznacza, że Musashimaru pojawi się w kadrze japońskiej, tak mi się wydaje. Jako 20 na rozbiegu Onhet Irkutsk. No jestem ciekawy tego skoku, jak ten Czeczen w barwach Rosji sobie poradzi. Czy da radę powalczyć o tak dobre miejsca w kwalifikacjach, czy będzie skakał tak jak wczoraj w drużynie. Onhet Irkutsk. Lot niespokojny, ale walczy, walczy. No i dobrze, choć myślałem, że będzie ciut lepiej. 92 metry, to jest 9 lokata. 11 zawodników wyprzedził, więc jeszcze mu potrzeba, no, 9, żeby do drugiej serii. Tak więc Onhet Irkutsk. No, ex aequo z Kobim i z Brennerem, czyli nazwiskami naprawdę solidnymi. I powiem Państwu szczerze, że Rosjanie w tym sezonie na pewno nie będą mieli powodów do wstydu, no bo Irkutsk prezentuje się naprawdę nieźle, a teraz trzeba się spodziewać skoku naprawdę dalekiego. Suylim Saminory, drugi w kwalifikacjach. Wysoko, 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 no ale trochę krócej. Ale jednak miejsce jest pierwsze, bo wysokie noty dostaje Suylim Saminorej. 20, 19,5, 19. Chociaż wydaje mi się, że to jest taka sama nota, jak miał Giga Nakota. No, za chwileczkę zobaczymy, ale tak mi się wydaje. Trochę jak na Saminoraja, dosyć pasywnie w tym locie było. No tutaj narty mu trochę odeszły, to błąd, przez który... Myślę, że z metr, może nawet półtorej, może dwa stracił. 20, 19,5 i 19. I tak jak mówiłem, Giga Nakota i Suylim Saminorej, to jest ta sama nota. Za nimi Mikolajskiewiczus i Kamieniuk. Potem Musashimaru, potem koalicja, jeszcze jest Młynowy, potem koalicja Krzyży. No tylko Musashimaru i Matthew Mirror Młynowy nie są ex aequo w dziesiątce. Ogólnie dziesiątka w tym momencie składa się z 12 zawodników, bo na dziesiątym jest trzech. Kobi Brenner i Irkutsk. A teraz Tuomas
Jest one. Jest ona w formie, jest naprawdę słabej. No chociaż teraz temu zaprzecza. Naprawdę zaskoczył mnie tym skokiem Tuomas Jessonen, bo skakał słabo na treningach. I 126,5 metra daje mu piąte miejsce w tym momencie. No skoczył lepiej niż Kauko Putansau, lepiej niż Jansen Butansu, tego bym się nie spodziewał. Spiął się Jessonen niesamowicie na ten skok. No i wielkie brawa. Wtedy, kiedy trzeba, skoczył dobrze. I oby tak samo było teraz w przypadku Wojciecha Skupienia, który świetnie skakał na treningach, więc pora, żeby w zawodach też tak samo było. To jest dla niego chyba najważniejszy skok po wznowieniu kariery. Bo tutaj tym skokiem walczy o miejsce w drużynie. Troszeczkę rwane to było, ale to będzie kapitalny skok, upadek Wojciech Skupień. 99,5 metra, o Jezu, a tak kapitalnie spisał się reprezentant Polski. Jakaż wielka szkoda, oj. Jaka dramaturgia, wielka szkoda Wojtka Skupienia, bo to był skok, powiem szczerze, po podium być może dzisiaj nawet. Dobrze na progu, tu w powietrzu troszeczkę niespokojnie, ale skorygował to Wojtek. No i spójrzmy, co tutaj było nie tak. Troszeczkę chyba za późno Wojtek lądował. Zbyt dużo agresji wydawało się, że pod koniec tam było przy tym skoku Wojtka. Zaraz zobaczymy to raz jeszcze. Nie będzie naszego zawodnika prawdopodobnie w drugiej serii. Chyba, że ten przelicznik będzie jemu korzystny, więc jakaś szansa na to jeszcze jest. I zobaczmy za chwilę lądowanie. No za dużo agresji na koniec. Wojtek Skupień na miejscu 18. No, byłby pierwszy i to wyraźnie. No nic, Adolf Starinsberg, ale wiemy, że chyba warto Wojtkowi zaufać. Teraz Starinsberg będzie walczył o zmianę lidera. Będzie, chyba to się mu uda. Ładnie wylądowane, ale czy będzie pierwszy? Jest pierwszy. O pół punktu wyprzedza Żiga Nakotę i Suilima Saminoraya. 132 to jest jego nota. I poprawnie występ Starinsberga. No to nie jest skoczne dla niego. No wydaje mi się, że mógł skoczyć dalej, ale chyba zależało mu tutaj na notach. 97 metrów, 19,5, 19,5 i 19. I to chyba dobra inwestycja. Bo dalej wiadomo, że już to lądowanie nie jest tak proste. A tutaj na notach sobie nadrobił. No i proszę Państwa, Faik Yüksel. Reprezentant Turcji. Czy to on będzie reprezentował Turków? No wiele na to wskazuje. No ale w drugiej serii na pewno dzisiaj Turcja swojej reprezentacji mieć nie będzie, bo Faik Yüksel 23 miejsce, tutaj tylko wyprzedził Jansena Butansu, przepraszam, Manuela El Mariachi Gonze i Muche Karate, który się skompromitował. Tak więc nie będzie awansu Turka. No a z awansu już się cieszą Starinsberg, Nakota, Saminorej, Mikolaj Skewiczius i Mariusz Kamieniuk, to jest pierwsza piątka. No i jest Kazach, Yuri Baranow. Dwóch Kazachów zobaczymy, obaj się zakwalifikowali, więc to duży sukces. Ale czy uda im się zdobyć punkty? To już gorsza sprawa, podejrzewam. Znaczy, no to dosyć dobry skok Baranowa. Nie wygląda to tak tragicznie u tych Kazachów, jak się można było spodziewać. 90 metrów, no jeżeli tutaj zabierzemy troszeczkę tych zawodników z tych kadr, no bo wiadomo, że będzie ich mniej, no to może będzie kim zastąpić tego Stanisława Ostapczuka. Baranow 90 metrów. Przed Oleszkiewiczem, Bujnerem, Skupieniem. No ale teraz Mikołaj Jarosław i teraz my wierzymy w to, że być może będzie zmiana lidera, bo on jest w stanie tutaj nawet pod 100 metrów skoczyć, Mikołaj
jest w coraz lepszej formie. Myślę, że akurat ta forma będzie najlepsza na lato. Troszeczkę niepewnie w locie Mikołaj. No i ten skok nie jest tak długi, jak na to liczyłem. 95 metrów, 128,5. No chyba dzisiaj jednak Polacy troszeczkę będą na drugim planie. Mikołaj Rosza, wicemistrz świata z dużej skoczni w Val di Fiemme. Ładnie wylądowane. Tak więc Mikołaj przed Adamusem i Mariuszem Kamieniukiem, za Sami Norejem, Nakotą i Starinsbergiem. 28 numer startowy, Arne Karneral. Norwegowie tak bez błysku się wydają. No i proszę, właśnie to Arne Karneral potwierdza, bo to jest słowo w okolicy tego, co osiągnął Juri Baranow. 88,5, 23 miejsce. No, forma tego zawodnika pozostawia naprawdę wiele do życzenia. A więc wiemy, że Norwegowie tylko jednego zawodnika będą wystawiać znowu. Stracili to miejsce, które mieli po Ukrainie w spadku. Więc myślę, że to jednak będzie Anders Hurtado Beisvang. Karneral skacze w sposób kiepski. Paweł Sparisavljevic naprawdę, jak zaczynał swoją karierę w poprzednim sezonie, jak skakał, to wyglądało to bardzo słabo. A teraz coraz solidniej skacze ten zawodnik. I myślę, że swoje punkty latem będzie zdobywał. Czy dzisiaj je zdobędzie? No dzisiaj ich nie zdobędzie. Bo to jest 25 lokata, 18, 17, 5, 18. Paweł Sparisavljevic, za nim tylko Debilak, Juxel, Maria Cigonza i Muche Harata. Wciąż na prowadzeniu Adolf Starinsberg, a teraz Jack Schlu. Już płynie Jack Schlu. No, 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 wysoko leci Jack. Troszeczkę zbyt pasywnie, wydaje mi się. O 91,5, lokata 19. To też może nie być wynik, który da mu awans. 30 za nami, proszę Państwa. Więc 10 jest już w drugiej serii, no na ten moment to jest już ich aż 12, bo na 10 jest 3, czyli idąc od dołu Rifiko, Fetenson, Ortensen, Miror Młynowy, Musashimaru, Jesonen, Kaminiuk, Mikołaj Skevičius, Jarosław, Sami Norej, Nakota i Starinsberg. Na awans czeka Kobe Kobi, Murat Brenner i Onhet Irkuck, na miejscu 13 oni są. No i ostatnią 20 będzie zaczynał Lokero, potem Kastel, Galski, Kalissen, Jester Mnisien, Hartmann, Kutanen, Szoriara. No tutaj będzie się działo, naprawdę. Mamy solidnych zawodników, Lokero jakoś tak średnio tutaj skacze. Ale może akurat w zawodach będzie lepiej? No i jest lepiej, ponad 95 metrów. Nie, jednak nie ma, 94, ale jakie noty! Jakie noty, proszę Państwa. 4 dwudziestki, tylko Austriak się wyłamał, dał 19,5. No zaraz zobaczymy, za co Lokero został tak rewelacyjnie oceniony. Nota marzeń. 3 dwudziestki liczono do noty, więc nadrobił na tym bardzo wiele. I popatrzmy na ten jego lot. No, wygląda to dobrze. To troszeczkę zbyt pasywnie w pewnym momencie. I lądowanie. Ładne lądowanie, ale przecież to był schod na 4 dwudziestki. Śmiem troszeczkę no i zgubiłem słowo. Śmiem wątpić delikatnie. Lokero 128 punktów. 4 traci do Starinsberga, czyli to są 2 metry. I Jens Kastel. No Urme Dizonor zawalił sprawę. I komu da szansę trener? Teraz Kastel bardzo dobrze, być może nawet na miejsce pierwsze. Nie, ujoj, ósmy dopiero.
No, ty 18,5-19. No, wydawało mi się, że skoczył trochę dalej. 127 to jest jego nota. Ósma lokata Jensa Kastera. Oczywiście awans jest pewny, ale niżej niż się można było spodziewać jest reprezentant Niemiec. Jens Kaster, ósma lokata, proszę Państwa. A teraz bengalski. Bengalski Kanadyjczyk, który no w niczym Horejszo Grudziadza nie przypomina. Ma i technikę, i zacięcie. I to będzie dobry skok. Bardzo dobry skok bengalskiego. Znakomita próba. 96,5 metra. I to jest, proszę Państwa, czwarte miejsce. No, oddał tutaj swój najlepszy skok. I oddał to w najlepszym momencie bengalski. Bardzo stromny zawodnik, 18-latek. Popatrzmy, jak pięknie skoczył. Lądowanie też ładne. Delikatny przysiad, ale naprawdę, naprawdę poziom wysoki. Wielkie brawa. Zaskoczył na jednego. No, myślę, że gdyby miał troszeczkę bardziej wyrobione nazwisko, to te noty jeszcze po pół punktu byłyby wyższe. Ale i tak jest świetnie. Czwarte miejsce przed Mikołajem Jarosławem Bengalski. Za Saminorejem, Nakotą i Stalinsbergiem. No ale rośnie tutaj Kanadyjczykom naprawdę dobry skoczek. Mieli już Ewana Barczwana, który zdobywał podia w Mediamondzie. To wiem, może Bengalski jest jego następcą. A teraz Lasse Kalisen. Zwycięzca kwalifikacji. Jeszcze mówi się, że nie jest w równej formie. Teraz już nie czekał, ruszył od razu i zobaczmy, co skoczy Katarczyk. No daleko, będzie chyba nowy lider, Lasse Kalisen, tak jest. 98,5 metra. A więc znowu Katar ma miejsce pierwsze. Kalisen dosyć średnio na treningach, a tutaj proszę. Kwalifikacje wygrywa, teraz troszeczkę bliżej. No ale to jest znowu skok, który pozwoli mu walczyć być może o to zwycięstwo. Nienaganna sylwetka w locie Lasse Kalisen. No co by o nim nie mówić o takich decyzjach, ale skoczkiem jest rewelacyjnym. Piękny skok Kalisena. Stylowo, ładnie, noty, no uważam, że powinny być nawet wyższe. 19, 19, 18,5, 133,5, o 1,5 punktu Kalisen jest przed Stalinsbergiem. No wygrał równość skoki tolerancja. Czyżby Mediamont Last Minute też było dla Kalisena? Jest to możliwe. Martin Jester-Mnichsen. No jak on odpowie na ten skok? Też jest jednym z faworytów dzisiaj chyba. No nie. Znowu Martin Jester-Mnichsen zawala sprawę. 93,5, 14 miejsce. A więc Martin Jester-Mnichsen po raz kolejny, gdy przychodzą zawody, skacze słabiej niż w treningach. No i jeszcze trzeba nad tą psychiką chyba popracować. Tutaj za bardzo się rzucił i skok też delikatnie spóźniony. Będzie w drugiej serii, ale na miejscu no niskim. Już teraz jest to lokata 14. Teraz rekordzista świata długości skoku Jan Hartmann. Tutaj nie jest tak wyraźnie na tej skoczni, no ale to trudno mu się dziwić. To jest lotnik. Dwudziesta siódma lokata, więc niestety Jan Hartmann w drugiej serii się nie pojawi. No, lotnik lotnikiem, ale no wypadało skoczyć tutaj troszeczkę dalej, wydaje mi się. A tak Jan Hartmann jest dopiero na 27 miejscu, na tym samym co Wojciech Skupień. Skoczyło 36, czyli 16 już się zakwalifikowało. Wciąż czeka Kobe Brenner i Irkutsk. I teraz Juho Kutanen. No zobaczymy, w kwalifikacjach błędu nie było. Czy to był jednorazowy wyskok, czy naprawdę to poprawił? Zobaczmy, Juho Kutanen. Nie ma znowu błędu Kutanena. Teraz troszeczkę za mocno się położył. Pod koniec tym razem zrobił delikatny błąd i przez to stracił odległość. A mógł skoczyć znacznie dalej Juho. Zaraz to Państwo raz jeszcze zobaczą, co on zrobił nie tak. Po wyjściu z progu zobaczmy, nienagannie.
Nawet żadnego drgnięcia nie ma, te narty mu nie podjechały. Tu jest wszystko dobrze. I zaraz będzie taki moment. O właśnie, tutaj. Za mocno zszedł w dół, no i musiał skok skracać. Szkoda. Mógł wyciągnąć z tego więcej, ale widać, że popracował w tym okresie przygotowawczy reprezentant Finlandii. Awans drugiej serii oczywiście jest. Teraz Bastian Szoriara. Można powiedzieć, trochę rzutem na taśmę się zakwalifikował. Nie miał wpadkę w kwalifikacjach. Teraz też skok. No, do rewelacyjnych na pewno się nie zalicza. 15 miejsce, 93 metry. Będzie awans do drugiej serii, no ale to taki awans z takim skokiem. Ot, aby skoczyć, bez żadnych tutaj emocji. Exacto z Martinem jest ten mnisiem. Jest, a teraz jak tak, to tak. No ciekawe, czy to tak, czy Yuri Baranow. Błąd, jak tak, to tak. No i odległość też rewelacyjna nie jest. 86,5, nie będzie awansu dla Kazacha. No więc będzie musiał tam trener troszeczkę pomyśleć, że nie będzie miał wiele czasu. Właściwie już od teraz może myśleć do maksymalnie 20 minut po zawodach. Warto śledzić potem. Warto śledzić, proszę Państwa, nasz fanpage i zobaczyć, jak zawodnicy wystartują latem. Teraz Gregor Clemensen. Duńczyk, on też walczy o to miejsce. I ładnie leci Clemensen. Koło 93 metra, 92,5. 20 lokata i to jest akurat skok, żeby zapewnić sobie awans do serii drugiej. A przeciętny skok, to nie oszukujmy się, rewelacji tutaj nie ma. Ogólnie te zawody dzisiaj na takim poziomie dosyć wakacyjnym, wielkich emocji w nas nie wzbudzają. Teraz, proszę Państwa, reprezentant Polski, Łukasz Sienkiewicz. No i liczymy na to, że Łukasz zaprezentuje się poprawnie. Najwyżej na razie z naszych Mikołaj Jarosław na miejscu 6, Jan Majewski 25, Ojciec Skupy, no gdyby nie upadek, byłby pierwszy, nawet przez Lasse Kalisenem. No i Łukasz Sienkiewicz, powrót po tym fatalnym upadku. No niestety znowu słabiej w zawodach. Nie będzie Łukasza Sienkiewicza w zawodach drugiej serii. W kwalifikacjach dobry skok, przyszły zawody i niestety skacze słabo. Niestety skacze słabo. Nasz zawodnik jest 32. Exacto z Bondewinem Rajcigerbinim. No i no szkoda wielka, znowu nasi troszeczkę zawiedli. Mikołaj 6, około 10 powinien skończyć. No i cóż, proszę Państwa, cóż możemy powiedzieć. Jeszcze 9 zawodników czeka na awans. Jest w drugiej serii Kobi, Brenner i Onhet Irkutsk. Teraz Kuzayamach, Mavia Mahir. No jedyny Francuz, który się zakwalifikował. Oj, teraz trafił Kuzayamach, Mavia Mahir, to będzie dobry skok. Bardzo dobry skok! Rewelacyjna próba Mavia Mahira, ale zadowolony jest z siebie reprezentant Francji. 96 metrów, to jest 7 wynik. No i tak jak zaskoczył nas Bengalski, tak teraz zaskoczył nas Kuzayamach Mavia Mahir. Rewelacyjna próba. No zobaczmy. Naprawdę jestem zaskoczony tym skokiem. Widać, że on pracuje mocno. I pamiętamy, przed rokiem na równość skok i tolerancja, no to był taki typowy zawodnik, aby skoczyć, a teraz już zaczyna prezentować naprawdę konkretny poziom Kuzayamach Mavia Mahir. Może jeszcze nie jest ustabilizowany, ale no czyżby to Mavia Mahir miał reprezentować Francję? Francuzi lubią latem wystawić słabszego zawodnika. Znaczy może słabszego to złe słowo. Mniej spodziewanego, tak powiedzmy sobie szczerze. Mavia Mahir jest 7, Bengalski wciąż 5. Oj, ciekawy tam w tej czołówce. A teraz Beiswag. Norwegia, tak jak mówiłem, jakby przygasła.
I ten skok Bejsałaga jest słabiutki. 87,5 metra. 36 lokata, coś niesamowitego. Jakby tam w powietrzu, jakby podczas lotu mu takie powietrze uciekło, jakby taki leciał balon i nagle opadł na ziemię, bo już powietrze się skończyło. Zobaczmy. Tu no jest poprawnie dosyć. I zaraz jakby albo sam. No zobaczmy za chwileczkę. O właśnie tutaj. Jakby sobie odpuścił, albo ktoś mu zabrał, tlen odciął. Anders Hurtado, Bejsłak będzie na miejscu 40, przynajmniej 36, Kardinal 35, oj, się porobiło. Proszę Państwa, 43, za nami 23 awansowało. Teraz Wytauta z Bibis. No, mają ci Litwini tych skoczków, Bibis też wygląda zupełnie przyzwoicie. No, podobnie jak w kwalifikacjach, metr bliżej, 29 lokata, to awansu mu raczej nie da, ale widzimy, że gdyby była ta kadra łotewska, to kto wie, jakby tam to wszystko wyglądało. No, przecież Saminore i teraz ten Bibis do tego z Discas Mlinarskevicius. A kto piąty, tu nie wiem, nie był pokazywany nigdy, nie wiem, kto tam jeszcze jest w tej kadrze. Ale wyglądałoby to całkiem przyzwoicie. No ale niestety historia potoczyła się inaczej. Inaczej wybrał Mlinarskevicius. Teraz prezes Odel Spoldelno. I dobrze to wygląda. I będzie w drugiej serii Spoldelno, 29. Nie, jednak nie. Jednak nie. Jednak troszeczkę mu zabrakło. 29 lokata, 92 metry, 116,5 to jest jego nota. Mamy więc, proszę Państwa, teraz Woldemarsa Melbardisa. On lubi te mniejsze skocznie. Podczas zawodów nigdy nie udało mu się stanąć na podium. A może podczas takiego konkursu by to wyszło. Ale za mocno położony na nartach. Skok dobry, ale za agresywnie. To nie jest pozycja na ten skocznie. To jest pozycja na mamuty. Zaraz to zobaczymy raz jeszcze. Woldemars Melbardis. Popatrzmy. No zbyt agresywnie Melbardis. On przez tą agresję tracił metry w powietrzu. Bardziej skok jest poprawny, no ale na pewno liczył na więcej. Łotysz. Wciąż Kalisser, Stalinsberg, Nakota, Saminorej i Bengalski to jest pierwsza piątka. No i teraz jedna z barwniejszych postaci Mediamondu, Irok de Notantor Cormoran. No podobnie do Melbardisa, za mocno w locie. Skok trochę bliższy. 93, 19,5, 19, 19. No, Denotantor Cormoran jakby też w formie jeszcze wakacyjnej. No, ale trzeba powoli tę formę szykować, bo za dwa tygodnie już zawody oficjalne o punkty. Gdzie to jeszcze jest przygotowanie, to jeszcze czas na przemyślenie, ale tego czasu coraz mniej. Samoj Akumo. Ale tam będziemy mieli dobry festiwal Duńczyków. W drugiej serii będzie Kremensen, potem przerwa na Rifiko i potem Pettersson, Ortensen i Denotantor Cormoran. Więc Duńczycy mogą sobie przed telewizorem usiąść w tym konkretnym momencie, obejrzeć wszystko, jak ich nie interesuje, to przełączyć kanał. Samoj Akumo teraz. No, jednak tutaj skoczył na swoim poziomie, czyli na poziomie kiepskim. 88 metrów, 37 lokata, 113 metrów. Nie będzie go w drugiej serii. Ależ niespodzianki. Kuzajamach, Maavia, Mahir, siódmy. Bengalski, piąty. A tutaj już tylko zmienić może chyba tylko Riku Pikantalainen. No Tarotsen, rekordzista skoczni. No może sobie przypomnę, jak tutaj się skacze.
No nie no, też źle. 95 ma, 94, 24 lokata, 122 punkty, więc to też nie jest skok, który nas tutaj zaczaruje. Proszę Państwa, zostało nam ich jeszcze, jeszcze trzech to Dawid Semano, Sami Menele i Riku Pika Antalainen. Irkuck z drugiej serii chyba będzie. A Semano. No też powinien być na styku. 29. 91,5. Noty po 19. 119,5. 29 miejsce. Jan Majewski jest 30, czyli Janowi zabraknie naprawdę niewiele. No ale Menele i Riku Pika Antalainen, oni niestety wyprzedzą. Może będzie dwóch Rosjan w drugiej serii. Sami Menele teraz. Też walczący o kadrę. O zadebiutowany w Mediamondzie. Już ruszy Sami Menele. Aj, to nie będzie dobry skok. To nie jest dobry skok. Jednak w zawodach to nie wyszło. 90 metrów. 37 lokata, więc to oznacza, że w drugiej serii, proszę Państwa, pojawi się Dawid Semano. No a Jan Majewski prawdopodobnie będzie 31, bo myślę, że Riku Pika Antalainen jednak skoczy lepiej. Aj, szkoda, niewiele zabrakło naszemu zawodnikowi. No ale poczekajmy nam, może Riku Pika Antalainen zawali swój skok. No i zobaczmy, ostatni skok. O, jakby pasywnie jakoś Riku Pika Antalainen. No ale skok jest dobry. Skok jest dobry na czołówkę, 97 metrów, piąte miejsce, 131 to jest jego nota, a więc proszę Państwa, pierwszą serię wygrywa Lasse Kallisen. O treningach nie sądziłem, że Lasse Kallisen będzie tutaj wygrywał, ale wiele na to wskazuje. Więc Riku Pika Antalainen zakończył pierwszą serię. 131 to jest jego nota, taka sama jak Bengalski. I strata do prowadzącego Lasse Kallisena to jest 2,5 punktu. Więc tutaj naprawdę będzie ciekawie. Po 10 jeszcze wszystko może się zmienić. Jeżeli chodzi o Polaków, za chwileczkę zobaczymy, czy jest dopuszczony Wojciech Skupień. Tak, jest i Wojciech Skupień, jest również Jaka Debilak dopuszczony, są dopuszczeni do drugiej serii. Więc 32 zawodników tutaj się pojawi. No tutaj to nie jest takie istotne, które miejsce się zajmie, no bo to jednak tutaj żadnych punktów do klasyfikacji nie ma, więc dobrze, że będzie mógł skupić sobie jeszcze raz, skoczyć, poprawić sobie humor po tym upadku. A my będziemy mogli się utwierdzić w przekonaniu, że zasługuje na miejsce w naszej kadrze. Najwyżej z Polaków po pierwszej serii jest Mikołaj Jarosław na miejscu 7. No i proszę Państwa, to jest wszystko. Poza skupieniem tutaj nikogo więcej nie ma. A więc Isienkiewicz i Jan Majewski nie przebrnęli drugiej pierwszej serii. Janusz Wytrzywartyn nie przebrnął kwalifikacji. Tak więc niestety tylko Jarosław i Skupin. A więc proszę Państwa, druga seria niebawem o godzinie 11:55. O tej Państwa zapraszamy. No i cóż, życzymy tutaj szybkiego, krótkiego odpoczynku. Za 6 minut dokładnie słyszymy się ponownie. Kłaniam się, Marek Rudziński.